Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Nazywam się Hanka Grupińska. Przeczytam Państwu moją książkę Najtrudniej jest spotkać Lilit. Opowieści hasyckich kobiet. Książkę tę wydała w jej czwartej odsłonie Wielka Litera. Nie będzie to czytanie aktorskie, ale autorskie. Życzę dobrego podróżowania po świecie żydowskiej ultraortodoksji słuchaczkom i słuchaczom. Wprowadzenie w latach 60. socjolodzy, antropolodzy i historycy badający współczesny hasydyzm formułowali podstawowe dla ich rozważań pytania: czy hasydzi będą w stanie w kolejnym pokoleniu zachować swoją odrębność? Czy otoczeni coraz bardziej ekspansywnym światem sekularnym, zdołają przetrwać w swojej inności? Czy też bałamutne, materialne i duchowe pokusy oderwą ich od starych wartości? Dziś takich pytań nikt już nie stawia. Dziś wiadomo, że ujawniły one ówczesną fascynację laickich naukowców nowym, ztechnologizowanym światem, a nie ich rzeczywiste rozumienie religii żydowskiej. Hasydzi nigdy takich pytań nie zadawali i wtedy i teraz ich społeczności żyły w przeświadczeniu o prawdzie, dziedziczonej drogi życiowej, o nakazie życia według zasad sformułowanych na przestrzeni wielu setek lat. Pisana historia Hasydyzmu jest dość niekompletna, a przyczyn potemu kilka. XVIII i XIX wieczni historycy nie zajmowali się rzetelnie historią Hasydów. Najpierw lekceważyli ciągle jeszcze nowe zjawisko w dziejach ortodoksji żydowskiej, a potem, najczęściej przez swoją obojętność, wyrażali pobłażanie dla ruchu. Zwolennicy haskali, czyli żydowskiego oświecenia, byli zdeklarowanymi wrogami zarówno Hasydyzmu, jak i rabinizmu, czyli tradycyjnej ortodoksji. Pierwsze ataki na antyintelektualizm i zabobonną mentalność hasydów pojawiły się jeszcze pod koniec XVIII wieku. Kolejne nastąpiły później. Kiedy dostrzeżono siłę destrukcyjną Haskali wobec żydowskiego życia, niektórzy historycy przełomu wieków nieco przychylniej przyjrzeli się wartościom hasydyzmu. Około 1930 roku powstała filozoficzna wersja hasydyzmu, wypracowana przede wszystkim przez Martina Bubera. Hasydcy, historycy, amatorzy twierdzą, że wszyscy opisujący ich ruch z zewnątrz nieumiejętnie o nim opowiadają. Opis hermetycznego świata Hasydów, czyniony z perspektywy obserwatora, z konieczności musi być dość powierzchowny. Pojawia się kontrargument analiza czyniona od wewnątrz, czyli przez uczestnika ruchu, czasem rozmiłowanego w dziejach Hasydyzmu, ale nie posiadającego warsztatu profesjonalisty nie może uniknąć niebezpiecznego subiektywizowania tematu. W ostatnich latach, które minęły od czasu pierwszego wydania tej książki, świat ultraortodoksji zaczął być tematem nowych naukowych i paranaukowych obserwacji. Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych Tamar L. Orr pisała swój doktorat o edukacji dziewcząt we dworze gór, była bodaj jedyną socjolożką badająca temat. Dziś badaczek i badaczy jest więcej. Na tyle dużo, że pojawiła się nowa profesja. Nie jeden historyk powie o sobie, że jest hasydologiem. Być może zasadnicza przyczyna, dla której akademicy zwrócili swe zainteresowanie w stronę hasydyzmu, tkwi w dość przyspieszonych zmianach dotykających izraelską ultraortodoksję. O tym pisze w rozdziale zamykającym książkę, rozdziale napisanym po dziewięciu przepraszam, po dziesięciu latach od pierwszego wydania książki. Hasydów jednak ciągle nie interesuje propagowanie ruchu przez jakikolwiek opis. Badanie hasydyzmu i docikliwe oglądanie hasyckiego życia przez historyków, socjologów i wszystkich innych logów zawsze wywołuje ich ogromną niechęć. Takie naukowe próby traktują jako ingerencje niechętnych obcych w świat ich wartości, których żaden badacz-obserwator nie może w pełni pojąć. Natomiast badacze uczestnicy w zasadzie nie istnieją. Nie ma wykształconych historyków, socjologów, etnografów przynależących do społeczności ultraortodoksyjnych, bo takich szkoły religijne nie kształcą. Jest kilku domorosłych kronikarzy czy opisywaczy, których cząstkowe teksty, opisy uroczystości w rodzinie Rebego, przypowieści o cadykach albo holokaustowa historia rodziny Rebego, Służą jedynie ich zamkniętemu światu i prawie nigdy nie trafiają do odbiorcy z innego kręgu kulturowego. Hasydzi nie lubią innym opowiadać o swoim życiu, zawsze bronią swej intymności. Każda prywatność, która staje się przedmiotem naukowych rozważań, zamienia się w rzecz publiczną, a tego Hasydzi sobie nie życzą. Nie chcą, by ich sposób przeżywania i myślenia był analizowany, oceniany, wreszcie krytykowany przez obcych nie potrzebują konfrontacji wartości i bronią się przed nią, sądząc, że w ten sposób najłatwiej unikną obcych wpływów i najwierniej zachowają wielowiekowe dziedzictwo. Judaizm jest dla nas istotny, a nie historia judaizmu. Tłumaczył mi Reb Awisz, hasyd Rebego Skarlina, jeden z moich przewodników. Judaizm czerpie od wieków sam z siebie i dla siebie i nie potrzebuje posiłkować się tym, co na zewnątrz. Przeciwnie, to, co na zewnątrz zawsze może osłabić, zniekształcić, zdeformować nasz świat. Dlaczego ma nas interpretować jakiś buber czy ploni almoni, który nie był bogobojny? Czego dobrego możemy się od kogoś takiego nauczyć? Nasza historia hasydyzmu to słowa tory głoszone przez mędrców. Tam szukamy odpowiedzi na ważne dla nas pytania i tylko tam możemy je znaleźć. Ta wypowiedź. Rep Awisza przedstawia jedną z podstawowych zasad wyznawanych przez bodaj wszystkich Haredim ultraortodoksyjnych. Żyjąc w społecznościach zamkniętych coraz wyższym murem dzielącym ich od najgroźniejszego niebezpieczeństwa, jakim jest żydowski świat świecki, ze swymi łatwo dostępnymi pokusami, są przekonani, że najmniejszy przepływ informacji na zewnątrz może spowodować pęknięcie w murze. Świat Haredim to bez wątpienia świat hermetyczny. Najstaranniej strzeżony przed każdym obcym, z zasady. Przedstawiane tu przeze mnie szkice o współczesnych hasytkach izraelskich i świecie, w którym żyją, mogą być wpisane do katalogu owych nierzetelnych opracowań. Przyczyn potem jest kilka, a najważniejsza taka, że przywędrowałam do nich z daleka i dowiedziałam się niewiele więcej, niż by one sobie tego życzyły. A zatem opowiadam w tej książce trochę swoimi, a trochę nie swoimi słowami. O świecie którego nie podglądałam przez dziurkę, a raczej przypatrywałam mu się zachłannie, przez małe szparki specjalnie dla mnie zostawione przez jego bohaterki. Pierwszy klucz dostałam od Hawy, zaprzyjaźnionej pisarki, która kilkanaście lat wcześniej dokonała czynu najtrudniejszego opuściła swój świat i odeszła do obcych. O Hawie opowiadam w rozdziale Najtrudniej jest spotkać Lilit. Poznałam jej dawne przyjaciółki, nieliczne, które się od niej nie odwróciły. Zaczęłam być zapraszana na różne uroczystości rodzinne. Spotykałam kolejne kobiety, znajome znajomych, ich dzieci, czasem mężów. Bywałam w domu Charydi kobiet ultraortodoksyjnych, w Measarim, Nebra, Givat Shaul i w wielu innych religijnych dzielnicach miast izraelskich. Wieczorami chodziłam na wykłady dla hasydek, a po spotkaniach odpowiadałam na ich czasem nieśmiało formułowane, ale dociekliwe pytania. Czy mieszkasz w okolicy, czy jesteś hozeret betszuwa, czyli powracająca do wiary? A jeśli nie, to co Cię tu interesuje? Gdzie ta książka będzie wydana? Czy w Polsce jest wielu haredim? A jeśli nie, to kto będzie ją czytał? A cóż nasze sprawy mogą obchodzić gojów? A w ogóle dlaczego zajęłaś się tym tematem? Często z takiego spotkania wychodziłam z następnymi numerami telefonów. Zdarzało się oczywiście, że dzwoniłam do przypadkowo poznanej kobiety albo do kolejnej znajomej mojej znajomej i prowadziłam długą rozmowę, przekonując o sensowności naszego spotkania. Nie zawsze moje argumenty i serdeczny ton kruszyły opór hasytki. Czasem nie było miejsca na żaden kompromis. W odpowiedzi na pierwsze kilka zdań słyszałam: Ja nie jestem odpowiednią osobą dla ciebie albo ja się na takich sprawach nie znam, zadzwoń do kogoś innego. Kiedy indziej kobieta proponowała zadzwoń za kilka dni, ja muszę zapytać o zgodę mojego rabina. Większość kobiet nie umawiała się na spotkanie ze mną bez uprzedniej zgody męża. W świecie izraelskiej ultraortodoksji przyglądałam się głównie kobietom albo inaczej. Przez kobiety poznawałam ten bardzo męski świat, bo przecież żyją one w społecznościach wymyślonych, zorganizowanych i kierowanych przez mężczyzn. Miejsca im wyznaczone są niezmienne od setek lat. Każda innowacja jest jedynie konieczną konsekwencją pewnych zmian wprowadzonych przez mężczyzn. Dziewczęta z żydowskich domów religijnych w Polsce zostały po raz pierwszy wysłane do szkół świeckich, by nauczyć się trudnej roli pośredniczki między dwoma rzeczywistościami. Mężczyzna mógł pozostać przy książce, a dzisiejsze izraelskie religijne szkoły dla dziewcząt przygotowują je do wypełniania pierwszej roli: żony, matki i gospodyni. A także uczą zawodów, dzięki którym kobiety utrzymują swoje liczne rodziny. Studia religijne od zawsze stanowiły przywilej chłopców i mężczyzn. Przyglądałam się Harry Diot ultraortodoksyjnym, i chyba je tym swoim zainteresowaniem bardzo dziwiłam. Nieprzywykłe do znajdowania się w centrum uwagi pytały: Co może interesować mnie i innych w ich skromnym życiu, w zwyczajności dni wypełnionych rutynowymi zajęciami? poznawałam odgrywane przez nich role i, często za ich zgodą, odkrywałam ich intymności i tajemnice. Zazwyczaj byłam pierwszą osobą, która pytała o nie same, o ich sposób myślenia, odczuwania i przeżywania świata. Niektóre uciekały w bezpieczne odpowiedzi wypracowane od pokoleń, inne, czasem zaskakująco skwapliwie, dzieliły się ze mną albo raczej wypowiadały przede mną myśli dotąd nienazwane. Dla jednych byłam zagrożeniem z zewnątrz, obcą, przed którą można się tylko bronić, dla innych przybyszem nierzeczywistym, obcą, która dzięki swojej inności może pełnić funkcję doskonałego spowiednika. Kiedy zaczęłam rozumieć skomplikowanie i wewnętrzną różnorodność świata religijnego w Izraelu, doszłam do przekonania, że chcę zająć się jedynie jego fragmentem. Wyboru dokonałam z łatwością. Religijni nacjonaliści, inaczej nazywani narodowymi ortodoksami, Nigdy nie budzili mojej sympatii. Ludzie, którzy posługują się przekonaniem o swojej racji religijnej dla toczenia fanatycznych walk społecznych czy politycznych, nie są mi bliscy w żadnych warunkach geospołecznych, tym bardziej w Izraelu, gdzie tocząca się od 48 roku wojna palestyńsko-żydowska, dla pozorów wojną nienazywana, jest nieustannie zasilana po obu stronach przez ideologię owych religijnych narodowców. Wielu z nich, niezależnie od cechującego ich stopnia ortodoksji, to osadnicy, Mitna Halim, którzy po aneksji terenów w roku 67 stworzyli społeczność zamieszkującą sporny zachodni brzeg Jordanu. To ich ogląda w wiadomościach cały świat, kiedy przewracają arabskie stragany w Hebronie albo tańczą storą na arabskich rynkach. To oni stawiają swoje baraki na ziemi często należącej do rodzin palestyńskich. Oni wreszcie zbudowali pomnik niesławnemu Baruchowi Goldsteinowi, by przybywać do niego jako jak pielgrzymi do cadyka. Nie mogą budzić sympatii żadnego obcego, potrafią jednak często rozpalać serca i umysły podobnych do siebie. Jednym z nich był z pewnością Igal Amir, zabójca premiera Itzha Karabina. Ograniczyłam się więc do rozmów z Harydim, którzy, choć zazwyczaj mają sprecyzowane poglądy polityczne, żyją przede wszystkim w zamkniętym świecie religii i tradycji. Czasem jednak w rozmowie z nimi kusiła mnie potrzeba dotknięcia ich stosunku do kwestii żydowsko-arabskiej. Stosowałam wówczas ten sam papierek lakmusowy. Chcąc zbadać poziom nasycenia emocji, pytałam o sprawę Barucha Goldsteina. Doktora Baruch Barucha Goldsteina, jak wielu o nim mówi, który w grocie patriarchów w Hebronie zdołał wymienić trzy magazynki w swoim karabinie maszynowym. Nie zdarzyło się, bym usłyszała wyrażone w sposób jednoznaczny potępienie jego czynu. Najpierw wysłuchiwałam opowieści o Arabach, terrorystach i mordercach, o potwornym napięciu, w jakim żyją osadnicy i o tym, że doktor Goldstein tak naprawdę był bardzo prawym człowiekiem. A to, co zrobił w meczecie, po prostu przestał panować nad sobą, bo doprowadziła go do tego dramatyczna sytuacja w kraju. Niektórzy Haredim podkreślają, że czyn Goldsteina nie był zgodny z halachą, czyli z prawem żydowskim, ale dodają, że to kwestia interpretacji. Baruch Goldstein uważał, że Żydzi są w stanie wojny z Arabami, a wówczas halacha prawo zezwala na zabijanie gojów. A Arabowie? Niespecjalnie mnie oni obchodzą, odpowiadali moi rozmówcy. Na pewno wśród nich było wielu takich, którzy nienawidzą Żydów i chętnie by ich mordowali. Tak lub podobnie sformułowana odpowiedź kończyła naszą krótką wyprawę w świat politycznej współczesności Izraela. Zdarza się, choć niezwykle rzadko, najczęściej między ultraortodoksami, postawa całkowitej obojętności wobec sprawy palestyńskiej. Przykładem może być wypowiedź rzecznika dynastii Belz, rabiego Eichlera. I tu cytat: Co naprawdę martwi mnie w Izraelu, to to, że Żydzi sprzedają wieprzowinę w Jerozolimie i nie przestrzegają soboty. A Arabowie? Oni mi nie przeszkadzają. Syjoniści są w pewnym sensie najniebezpieczniejsi, bo oni chcą zniszczyć naszą duchowość, a Arabowie zagrażają tylko naszej fizyczności. Nie przeszkadza mi to, że Palestyńczycy będą mieli nowe osiedla w Jerozolimie. Tak długo, jak pozostają w swoim własnym świecie, nie stanowią ani dla mnie, ani dla mojej grupy żadnego problemu. Świat izraelskiej ultraortodoksji religijnej tworzą przede wszystkim hasydzi. Przynależy do niego również część litewskich mitnagedów i niewielu sefardyjczyków, których religijność rzadko stroi się w szaty ortodoksji. Określenie haredim bogobojni potocznie nadawane jest więc hasydom. Tradycyjnie hasydzi, zajęci swoim życiem duchowym, stronią od polityki. Powiadam tradycyjnie, gdyż coraz częściej się zdarza, że ich przywódcy, liderzy wielkich dynastii hasyckich, uczestniczą w przetargach przedwyborczych i formułują swe opinie, wierząc, że takie częściowe uczestnictwo w życiu publicznym jest konieczne. Jednak potrzeba aktywności politycznej jest ciągle przez nich samych poskramiana i z pewnością nie cechuje przeciętnych zwolenników tego czy innego rybego. Wielu z nich, może nawet większość, traktuje Izrael jako kolejną stację diasporową, Wierząc, że ta właśnie będzie ostatnią i tam zawita do nich długo wyczekiwany mesjasz. Sekty hasyckie można podzielić według rozmaitych zasad i kryteriów, jeśli jako podstawowy wyznacznik przyjąć kwestię stosunku do państwa, wyróżnimy dwie grupy. Eda Redit jest instytucją skupiającą skrajnie ortodoksyjne sekty, rezydujące głównie w jerozolimskiej dzielnicy Masarim. Toldota Haron to nazwy tych sekt: Toldota Haron, Satmer, Duszyński, Erloj. Zarówno założyciele, jak i ich zwolennicy przybyli z Węgier. Ci Hasydzi odrzucają jakąkolwiek formę współpracy z państwem, uznając syjonizm polityczny za jedno z największych bluźnierstw przeciwko judaizmowi. Druga grupa obejmuje Hasydów należących do dynastii Gór, Wyżnic, Bels, Bracław, Aleksander i innych mniejszych dworów. Ich tradycyjne odrzucanie syjonizmu uległo pewnej pragmatycznej transformacji. Dziś nie są oni już tak zawzięci w swoim negatywnym stosunku do państwa. Wszyscy korzystają z państwowych dotacji budżetowych na szkolnictwo religijne, większość bierze udział w wyborach, a niektórzy przywódcy dość chętnie pełnią funkcje w administracji państwowej. Poszczególne dynastie hasyckie, dwory, grupy czy sekty, wszystkie te określenia stosuje się w hebrajskim wymiennie. Różnią się tradycją i zwyczajami, szczegółem garderoby, niezauważalnym dla obcych, ale przede wszystkim, jak sami Hasydzi powiadają, różnią się sposobem myślenia. Hasydzi Bracław służą imieniu, czyli Panu, po swojemu, znani są z długich medytacji prowadzonych w odosobnieniu i radości wspólnie wyrażanej. Szkoła kocka podkreśla znaczenie prawdy, uczciwości i szczerości w życiu. Dom hasycki Wyżnic, a w ślad za nim wiele węgierskich sekt, akcentuje miłość do narodu Izraela. Litewscy chabadnicy, będący najbliżej mitnagedów, z jednej strony podkreślają intelektualny aspekt studiów teologicznych, z drugiej zaś są chyba najbardziej oddanymi wyznawcami swego Rebego. Świadoma trudności spotkania świata religijnych mężczyzn, i tak naprawdę mniej nimi zainteresowana, chciałam przyglądać się kobietom, którym, jak sądzę, niewielu dotychczas przyglądało się uważnie. Rzeczywiście w 1999 roku nikt się mi uważnie nie przyglądał. Ciekawa podróży w czas miniony zaczęłam krążyć wokół hasydów, których przeszłość jest do pewnego stopnia i moją przeszłością. Ich historia miesza się z moją historią, a miejsca, z których pochodzą, są miejscami, do których i mnie przypisano. Opowiadając o kobietach religijnych i ich losach. Próbowałam wskazać na różnice między sektami hasyckimi, a także przedstawić sąsiadujące światy religijne: mitna Gedów, sefardyjczyków czy marginalnych ciągle w Izraelu członków synagogi reformowanej. Próbowałam tu pokazać różne kobiety, których sposób myślenia i życia uzależniony jest od kilku stałych elementów, takich jak historia rodzinna, przynależność do, do sekty hasyckiej, poziom wykształcenia i stopień zamożności. Rozmawiałam z około stu kobietami z większością po hebrajsku z niektórymi po angielsku i z kilkoma po polsku po jakimś czasie zauważyłam że moje interlokutorki powielają pewne schematy że ich opowiadania można posegregować wedle jednego klucza podejrzewałam siebie o zbyt powierzchowny odbiór okrzywdzące uproszczenia postaci Dziś jednak sądzę, że owe dające się z łatwością wyróżnić podobieństwa, składające się na pewne typy, są naturalną konsekwencją wychowania i życia w hermetycznym świecie o precyzyjnie określonych zasadach. Te kobiety muszą być do siebie podobne, muszą rozumować wedle tych samych lub minimalnie różnych wzorów, bo tak zostały wychowane i nauczone. Przecież nikt nie zachęcił ich do indywidualnego myślenia. Wszystkie moje bohaterki dostały gotowy wzorzec do naśladowania. Jeśli więc dziś różnią się jakoś ich postawy, to różnice mieszczą się w dozwolonych granicach. Próbowałam opowiedzieć o kobietach należących do najbardziej skrajnych spośród ultraortodoksyjnych grup, o przeciętnie wykształconych gospodyniach domowych, o rebecynach i ich specyficznej roli w dworze hasyckim, o sabrowskich, czyli urodzonych w Izraelu chasydkach, jakimi najczęściej są kobiety dynastii Gór, o feminizujących chasydkach, które chyba nie przez przypadek pochodzą często z tzw. polskich domów, o kobietach religijnych, które przeżyły Holokaust w Polsce, o tych, które od religijnego żydostwa odeszły, mówi się o nich po hebrajsku besheila", i o powracających do wiary, które nazywa się betszuwa i o innych także. Granice ortodoksji. Ultraortodoksja. Wartości świata religijnego podlegają stałej radykalizacji, która, jak twierdzą Haredim, jest jedyną formą obrony przed zakusami świata świeckiego. Córki z odrobiną protekcjonalnej tolerancji patrzą na matki, których peruki mają za długie włosy albo pończochy nie są wystarczająco ciemne. Zamykanie kolejnych pól. Zwężanie skali zachowań, wytrwałe dążenie do minimalizowania indywidualnego uczestnictwa w świecie zewnętrznym, oto działania gwarantujące względne bezpieczeństwo. Niedawna ortodoksja, dziś nazywana ultraortodoksją, pozostawiła starą nazwę dla tych, którzy zainfekowani wpływami świata laickiego, odstąpili od pewnych zasad, albo też raczej nie zradykalizowali ich w ostatnim czasie. Encyklopedia Tradycji i Legend Żydowskich Alana Untermana z roku 91 nie wymienia terminu ultraortodoksja. W hasle judaizm ortodoksyjny wyróżnia ortodoksję nowoczesną, czyli neoortodoksję i ortodoksję tradycyjną. Dziś te dwa pojęcia nie wystarczą już opisywaczom żydowskiego świata religijnego. Neoortodoksja stała się pewnym kanonem i zwana jest ortodoksją, a ortodoksja tradycyjna sięgnęła kolejnego progu i zyskała miano ultraortodoksji. Niektórzy Haredim uważają, że nazywanie ich ultraortodoksami jest poniżające, ponieważ zawiera w sobie intencję zmarginalizowania i zdyskredytowania społeczności religijnej. Człon ultra oznacza krańcowy, nieumiarkowany. A na te przymiotniki nie chcą się zgodzić, uważając, że są one stosowne dla takich grup jak na przykład terroryści czy neonaziści. Społeczność Haredim stanowi żydowską normalność w tych niemoralnych i asymilanckich czasach, bo to właśnie ortodoksi są wierni prawu żydowskiemu i żydowskim wartościom, są kwintesencją żydostwa. Twierdzą. Z socjologicznego punktu widzenia nie stanowimy głównego nurtu społeczeństwa izraelskiego. Ale z pewnością jesteśmy nim w historycznym sensie. Granic ortodoksji nie wytycza ani nasz strój, ani zachowanie. One są tylko wyznacznikiem pewnej tradycji i zwyczajów przestrzeganych przez człowieka i grupę, do której on należy. Tym, co naprawdę czyni nas Haredim, jest przestrzeganie tory i wypełnianie nakazów czyli mitzwot, z najdrobniejszymi szczegółami to nasza bojaźń wobec imienia. Religijni często mówią, nasze dzieci są bardziej pobożne niż my. Co to znaczy być bardziej pobożnym? Pytałam. Przestrzegać więcej i jeszcze więcej zasad, tych podanych w księgach i tych ustalonych przez naszą tradycję, naszych cadyków. Być uważnym na najmniejsze drobnostki. My nie mamy potrzeby zastanawiać się nad religijnością. Religijność, pobożność to nasz sposób życia, to nasza odwieczna tradycja, jedyna, która wyznacza drogę do imienia. Społeczność ultraortodoksyjna, choć już starannie wyróżniona z żydowskiego świata religijnego, nie jest oczywiście homogeniczna i znowu daje się podzielić na tych, którzy pośród ultraortodoksów są najbardziej liberalni, na tych, którzy stanowią pewną oś centralną i tych, którzy przez pierwszych i drugich nazywani są skrajnymi fanatykami. Owi ultra-ultraortodoksi najczęściej należą do organizacji o nazwie Eida która wyrokuje o wielu sprawach dotyczących życia wszystkich Haredim, a nie tylko tych, którzy identyfikują się z jej ideologią. Popierają ją bezpośrednio członkowie sekt, które zdecydowanie nie uznają państw. To są sekty Satmer, Toldot Acharon i inne małe węgierskie hasyctwa Duszyński, Erloj oraz Jeruszalmim. Ejda Redit ma także swoich zwolenników wśród niewielkiej liczby rodzin hasyckich należących do sekt uznających państwo. W sumie liczy nie więcej niż 7 tysięcy rodzin zamieszkałych głównie w Jerozolimie. Kiedy po utworzeniu państwa Izrael w 1948 roku, Agudat Izrael wkroczyła na scenę polityczną, Ejdaha Redit wycofała swoje dla niej poparcie. Uznała, że naprawianie zła od środka, jak Aguda określa swoje polityczne zaangażowanie, jest zbyt ryzykowne. Jedyna skuteczna forma obrony to całkowita separacja od struktur państwowych. Ejda jest przeciw wszystkim przeciw Agudat Izrael, Litwakom, Sefardyjczykom, a przede wszystkim przeciw pladze naszych czasów, największemu złu zagrażającemu Żydom syjonizmowi świeckiemu. Mimo niewielkiej liczby zwolenników, Ejda często spełnia funkcję katalizatora politycznych działań całej społeczności ultraortodoksyjnej. Każdą kampanię rozpoczyna od przygotowania ulicznych obwieszczeń drukowanych najgrubszą czcionką z niezliczonymi wykrzyknikami w tekście, którego język jest wręcz apokaliptyczny. Wróg syjonistyczny jest to porównywany do nazistów, KGB lub chrześcijańskich misjonarzy, których wspólnym celem była totalna zagłada religijnych Żydów. W praktyce przynależność do EIDA, czy raczej identyfikowanie się z nią, polega na podzielaniu antysyjonistycznej ideologii, co oznacza m.in. bojkotowanie wyborów, wysyłanie dzieci do szkół niedofinansowywanych z budżetu państwa, odmawianie przyjęcia jakichkolwiek zasiłków rządowych. Najbardziej ekstremalni zwolennicy organizacji nie płacą również podatków – Należą do nich Haredim, którzy utworzyli organizację Neturei Karta, prowadzoną przez długie lata przez Rebego Moshe Hirscha, hozer Bershuwa z Ameryki, a dziś przez Rebego Arona Kacenelebogena. Neturei Karta została w latach 80. wykluczona z EIDA za poparcie dla polityki Jasera Arafata, aż tak ekstremalna ideologia ma nielicznych adherentów. Według statutu, wybory do władz Ejda powinny odbywać się co cztery lata, jednak zasada ta istnieje tylko na papierze. Od ponad sześćdziesięciu lat nie przeprowadzono głosowania, bo jak mówią Hasydzi, ci, którzy mają władzę, boją się ją stracić. Nie było wyborów. To nie jest instytucja demokratyczna i oni nie mają obowiązku wyborów. Karlin to jest dynastia Hasycka, nie należy do Ejda Haredit. My nie jesteśmy polityczni. Ale jeśli już, to bliżej nam do Agudat Izrael, tak jak Hasydom Gór i Bels, Mówi rep Avis Shor, hasyd Rebego Karlin. Ejda jest sponsorowana przez bogatych Haredim, najczęściej amerykańskich Satmerów, którzy utrzymują ponad 300 szkół hedery, Jesiwy, Kojlele i Szkoły żeńskie. Drugim źródłem finansowania działalności grupy są dochody pochodzące z nadzorowania koszerności. Eidaha Redit ma najbardziej surowe zasady koszerności. Zabrania na przykład używania żelatyny, ponieważ jej składnikiem jest szpik kostny, który mógłby pochodzić z niekoszerowanego zwierzęcia. Dlatego też dzieci Hasydów Satmer czy Toldota Haron nie mogą poznać przyjemności rzucia gumy. O tym, że jest trefna, są instruowane zanim zasiądą w hederowej ławce. Stempel Kasher, koszerny. Postawiony przez urzędnika Ejda jest dla wielu ultraortodoksów, niekoniecznie podzielających pozostałe zasady gminy, jedynym gwarantem stuprocentowej czystości produktu. W 1981 roku rabi Josef Scheinberger, przywódca Ejda Haredit, wydał dekret stanowiący, że dzieci nie mogą uczęszczać do szkół ani żadnych innych instytucji edukacyjnych, które przyjmują rządowe pieniądze. Jednak coraz więcej szkół należących do Ejda daje się skusić dotacjami państwowymi. Kiedy w 1994 roku Jesiwa Hayej Olam, kluczowa instytucja Ejda Haredit, przyjęła subsydia rządowe i została decyzją sądu rabinicznego przy Ejda wykluczona ze społeczności zalotów, tylko niewielu rodziców przeniosło swoich synów do innych Jesiw. W styczniu 2007 roku zmarł rabbi Josif Scheinberger, twórca i przywódca Ejda Haredit. Wywodził się z rodziny hasydów Zanz. Zanz to dynastia z Nowego Sącza. Rabbi Scheinberger zbudował swoją instytucję ponad 60 lat temu i prowadził ją przez cały czas. Mimo sztandarowego antysyjonizmu umiał porozumiewać się z Agudat Israel. Potrafił chodzić między kroplami deszczu, jak mówi o nim jego wnuk. Izraelska ultraortodoksja jest podzielona. Zwolennicy partii Aguda uważani są za bardziej pragmatycznych i prosyjonistycznych. Dwóch spośród jej liderów podpisało izraelską kartę niepodległości, czyli uznało istnienie żydowskiego państwa świeckiego. A członkowie Eida Haredit ciągle postrzegają ustanowienie państwa Izrael jako czyn wymierzony przeciwko Bogu. Po śmierci rabiego Scheinbergera sytuacja polaryzuje się jeszcze bardziej, bo ekstremiści przejmują przewodzenie w Ejda, mówi Jehuda Meshizahaw, wnuk zmarłego lidera. Dalsze ignorowanie istnienia żydowskiego państwa świeckiego traci sens wobec sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie. Kolejne wybory do administracji izraelskiej potwierdziły radykalne zmiany zachodzące w społeczności ultraortodoksów. Strach przed procesem pokojowym, który był powszechnie uważany za plan zniszczenia tradycyjnego żydostwa, sprawił, że w 1996 roku Haredim po raz pierwszy masowo głosowali na świeckiego kandydata na premiera, prawicowego Benjamina Netanyahu. Na naszych oczach dokonuje się więc zasadnicza transformacja ideowa, ideowa w społecznościach ultraortodoksyjnych. Haredim rezygnują z postawy antysyjonistycznej na rzecz niesyjonistycznej, a niektórzy wręcz opowiadają się za poglądami skrajnej syjonistycznej prawicy. Najbardziej bezkompromisowi zwolennicy natury karta, uważający, że tylko Mesjasz może stworzyć żydowskie państwo, bo nawet teokratyczny system wprowadzony przez urzędników pozostaje bezprawny, stanowią dziś anachroniczną mniejszość. Rodziny hasyckie różnie oznaczają granice własnej ortodoksji. Z reguły żyją według zasad sformułowanych przez swojego rebego i przez społeczność, do której należą. Ruth, żona Hasyda Karlińskiego, Powiada, że nie identyfikuje się ani z żadnym Rebe, ani tym bardziej z żadną grupą. Zdecydowanie podkreśla swój brak przynależności do grupy Karlin. Szczyci się wręcz swym nieprzynależeniem w ogóle. Nie lubię tego, nie rozumiem. To do mnie nijak nie przemawia. Nigdzie nie należy i nigdzie nie chce należeć. Ród jest więc poniekąd skazana na samodzielne budowanie swojego terytorium. Indywidualne wytyczanie granic dla całej rodziny. W tak zwanych typowych hasyckich domach decyzje w sprawach istotnych i nieistotnych podejmuje mężczyzna, który często zwraca się z prośbą o opinię do swego rebego. Dom ród i pod tym względem jest inny. Iczak, pochłonięty całkowicie pracą i studiowaniem tory, nie przywiązuje wielkiej wagi do domowych drobiazgów. Jego oczekiwania są w pełni zaspokajane. Dom jest prowadzony wedle zasad sformułowanych w Szulhana Ruch. On i żona przestrzegają wszystkich reguł. Dzieci wychowywane są w zgodzie z nakazami religijnymi, w poszanowaniu dla tradycji i w skromności. Rut opowiada o tym, jak buduje swoje granice, co jest jej rodzinie dozwolone, a co nie. Jakie pole wyznacza jej ortodoksja. Czyta Marif, bo mówi, że musi wiedzieć, ale gazetę trzyma z daleka od dzieci, bo drukują tam przecież nieprzyzwoite zdjęcia. Pozwala im natomiast czytać Juliusza Vernet. Czasem słyszy od znajomych po co wkładać im do głowy te wszystkie głupstwa. Chłopcy powinni studiować torę, a dziewczynkom w ogóle to niepotrzebne. Dawniej, kiedy była uczennicą Beit Jakow, wymykała się czasem do kina na przedpołudniowy seans. Choć bardzo jej tego brakuje, od wielu już lat nie była w kinie, bo mąż uważa, że nie jest to odpowiednie miejsce dla skromnej żydowskiej kobiety. Telewizor w domu byłby zbyt dużą i niebezpieczną pokusą dla dzieci, a także dla niej samej. Inaczej niż wiele skromnych hasydek, Ruth bardzo lubi jeździć własnym samochodem, starym subaru, który dostała od Itzhaka kilka lat temu. W jej domu jada się jedynie produkty ze stemplem Badatz Dit, takie najbardziej koszerne. Towary ze znakiem Komisji Rabinów przy Agudat Israel, uznawane przez większość Haredim, nie są według niej dość koszerne. Nie spożywa się również produktów z, licen z licencją Badatz Bels, ale w tym wypadku przyczyną jest spór ideologiczny między sektami. Sposób przykrywania włosów to kolejny wyznacznik skromności religijnej kobiety. Nigdy nie założyłabym peruki z ogonkiem, zbyt to przypomina naturalne włosy. Nie noszę też długich peruk. Ale trochę maluje oczy kolorową kretką, no i moje siostry znowu kręcą głowami. Ród odważnie i trochę kokieteryjnie przyznaje się do swoich pokus, jest świadoma ich wartości. Książki i filmy, bardzo mi ich brakuje, podkreśla, czasem czytam najchętniej poleconą mi przez Hawę literaturę hebrajską. Ale mam wtedy ogromne wyrzuty sumienia, bo zdaję sobie sprawę, że robię to kosztem dzieci, że zaniedbuję swoje obowiązki. Klasyfikowanie stopnia religijności to kwestia zawsze problematyczna. Czy dom jest ortodoksyjny, dati, czy ultraortodoksyjny haredi. Granice układane są przez religijnych, a także przez przyglądających się im świeckich. Wyznaczone przez nich linie często nie pokrywają się w ogóle. Ród mieszka w Giwat Mosze w Jerozolimie, dzielnicy Haredim. Dla nas takim wskaźnikiem stopnia ortodoksji jest telewizor. W Giwat mosze Nikt nie ma telewizora. Tu mieszkają tylko Haredim mówi. Oczywiście są jeszcze inne różnice. Haredim posyłają, posyłają dzieci do innych szkół niż ortodoksi. Nasi chłopcy nie idą do wojska. Mężowie najczęściej siedzą w kojelelu. Kobiety nasze starannie przykrywają głowę. Przynależność do zamkniętej grupy jest z reguły łatwiejsza niż samodzielne prowadzenie życia. Przynależność do społeczności hasyckiej jest niezwykle łatwa. Jeśli jesteś jedną czy jednym z nich, twoja droga jest już wytyczona. Nie zastanawiasz się do jakiej szkoły posłać dziewczynki, do której jeszcze wypójdą chłopcy, wiesz dokładnie jak ich ubrać i w ogóle nie masz kłopotu z odpowiedzią na żadne pytanie. Jeśli nie ktoś z twojej sekty, to na pewno rebe da ci odpowiedź. Rebe powie, gdzie masz mieszkać, gdzie pracować, jak się leczyć, rebe nada imię twojemu dziecku, rebe o wszystkim zdecyduje. Problem indywidualnie poszukiwanych granic, mieszczących się naturalnie w polu oznaczonym przez innych, inaczej rozwiązuje pewna rodzina mitnagedów, przynależąca według ich własnej definicji do świata ortodoksji religijnej. Jestem w biurowcu jednej z dużych izraelskich firm państwowych niekończące się wąskie i szare korytarze z ciasnymi pokojami po obu stronach. Na dużym, topornym biurku obok telefonów i stosów papierów, tuż pod ręką, amerykańskie romansidło atakuje złotymi literami tytułu. Buciki na niskim obcasie, szeroka, ale dopasowana w talii dżinsowa spódnica, bluzka z niewielkim dekoltem i rękawem do łokcia. Modny w tym sezonie kapelusz, połączenie rafi z materiałem upstrzonym drobnymi plastikowymi kwiatkami, wydaje się raczej ozdobą niż oznaką skromności religijnej. Bracha ma 44 lata, jest absolwentką judaizmu i nauk społecznych Uniwersytetu Bar-Ilan, jedynego w kraju uniwersytetu dla religijnych studentów. Wyszła za mąż za ortodoksyjnego jeke, czyli Żyda niemieckiego, z Hafez Chaim, jednego z trzech religijnych kibuców w Izraelu. Kiedyś rodzina męża nazywała się Schwartz. Jej rodzina nosi schebraizowane nazwisko przodków – Shachor. Bracha ma pewien problem z samookreśleniem, z samookreśleniem religijnym, choć zdecydowanie identyfikuje się z ortodoksją. Mimo że nie noszę długich rękawów i pończoch, no i czasem maluję paznokcie jasnym lakierem, zapewniam moim dziewczynkom pełną edukację religijną. Oczywiście przestrzegam koszernego szabatu i mykwy. Mój mąż wcale nie chodzi do mykwy, bo uważa, że to są hasyckie chasydzki bajki, bajki. A te kobiety ultraortodoksyjne z maszarim. One wcale nie są bardziej ortodoksyjne niż ja. Różnica polega na tym, że one budują wokół siebie coraz wyższy mur. Nie ma przecież w judaizmie takiego przykazania, by kobiety jeździły innymi autobusami niż mężczyźni. Hasydzi wszystko wymyślają, żeby unikać najmniejszej pokusy, boją się swojej słabości. Ale zasady i nakazy nasze i ich są dokładnie takie same. Wszyscy mamy tę samą halochę, czyli halachę, i tam jest powiedziane, dla przykładu, potrawy mięsne i niemięsne należy przyrządzać osobno. Są kobiety, które mają dwa komplety naczyń i sztućców. Są takie, które mają dwa zlewy i takie, które mają dwie kuchnie. Od nas samych zależy, jak ortodoksyjnie potraktujemy daną zasadę. Sami sobie i płoty i furtki wymyślamy. Moja mama nie nosi peruki ani nawet kapelusza, ale to takie polskie. Mężczyźni doje siwy, a kobiety do kina. Ja też chodzę do kina. Halacha nie zabrania kina. Oczywiście nie na wszystkie filmy pójdę, mam swoje granice, których nie przekraczam, ale tak naprawdę każdy robi pewne odstępstwa od nakazów prawa. Czy to jest grzech? Ja nie wiem. Każdy trochę grzeszy, a ja swoich grzechów tak bardzo nie liczę. Nie jestem katoliczką, nie potrzebuję się ani spowiadać ani dostawać od nikogo rozgrzeszenia. Za każdy grzech sama jestem odpowiedzialna. Ja nigdy o nic rabina nie pytałam. To tylko Hasydzi biegają za swoim rebem, jak nastolatki za ulubionym piosenkarzem. Podstawy prowadzenia domu przejęłam od matki, a jeśli czegoś nie jestem pewna, wiem gdzie szukać. Szulhan ruch zawiera każdą odpowiedź. Wydaje się, że dawniej łatwiej było odnaleźć różnicę między dwoma grupami Hasydami i Mitnagedami. Najbardziej klarowny jest jednak sam początek. Beszt, Balszemtow, Opowiadał taką oto historię swoim uczniom. W tym samym domu żył gorliwy talmudysta i prosty Żyd. Obaj wstawali wcześnie rano. Talmudysta spieszył do domu modlitwy, a biedny Żyd do swojego warsztatu. Pierwszy spędzał cały dzień na studiowaniu, a drugi na ciężkiej pracy. Spotykali się obaj w drodze do domu. Talmudysta z wyższością i politowaniem spoglądał na sąsiada. Biedak patrzył na uczonego z zazdrością i myślał, jak szczęśliwy musi być ten, kto całe dnie spędza na studiowaniu świętych tekstów, a nie na ciężkiej pracy. Minęły lata, zmarł Talmudysta i wkrótce po nim odszedł z tego świata prosty żyd. Obaj zostali wezwani przez wielkiego sędziego. Obaj zapytani, czego dokonali w swoim życiu. Ja całe dnie poświęcałem na studiowanie Talmudu i modlitwę, przestrzegałem wszystkich praw w każdym ich szczególe. A ja ciężko pracowałem i nigdy nie miałem dość czasu na modlitwy, powiada drugi. Wtrącił się wielki doradca. Talmudysta pogardzał swoim sąsiadem, a prosty Żyd żałował, że żyć inaczej nie może. Położono czyny i myśli obu na wadze. Nie ma miejsca dla Talmudysty w raju, jego pogarda przeważyła naukę i modlitwy. Przyprowadźcie do nas prostego Żyda, zawyrokował wielki sędzia. Historyczny spór między hasydami a mitnagedami dziś dotyczy najczęściej kwestii przywództwa w grupie religijnej. Przywódca hasycki, cadyk czy rebe dynastii był zazwyczaj bardzo przeciętnym znawcą tory. Ze swojej nieznajomości ksiąg świętych słynął rebe Izrael z Różyna. Posiadał natomiast inne, wyjątkowe cechy, które czyniły go autorytetem grupy. Miał duszę mistyka często nadprzyrodzone umiejętności odgadywania woli Bożej, uzdrawiania swoich Hasydów, rozwiązywania wszelkich ich problemów. Mitnagedzi, uważający się za znawców prawa, pogardzają tymi, których jednoczy wiara w nadprzyrodzone moce niedouczonego lidera. Hasydzi, kontratakując, Wypominają swoim tradycyjnym oponentom, że ci coraz częściej stroją swoich rabinów w niezwykłe przymioty ducha i dumnie dodają, że hasydzcy rebes są najprzedniejszymi znawcami gemary. Pytani o różnicę między Hasydami a Mitnagedami, Hasydzi odpowiadają żartobliwie. Oni boją się szulchana-ruch, a my Boga. A poza tym mówią, mamy tę samą torę. Ten sam szulchana ruch, tę samą halachę i wiele podobnych, czy wręcz takich samych zwyczajów. Jedna grupa przejmowała zwyczaje drugiej przez wieki. Od początku konfliktu, czyli od drugiej połowy XVIII wieku, Hasydzi i mitnagedzi żyją obok siebie. Czasem Hasydzi skarżą się, że Mitnagedzi ukradli im wiarę w Cadyka, a ci zarzucają Hasydom, że przywłaszczyli sobie ich torę. Ci bardziej ugodowi się nie zgadzają. Mitnagedzi zawsze wierzyli w swojego rabina, a Hasydzi nigdy nie zarzucili studiowania. Przywołują przykład Gaona z Wilna, który był wielkim talmudystą i mistykiem, prawie takim jak Balszem Tov. Tow. Mitnagedzi też tańczyli, tylko nie tak jak Hasydzi, mówi reb Awisz, hasyd dynastii Karlin. Też zajmowali się mistyką, ale nie tak jak Hasydzi. Żyli duchem, ale nie aż tak jak my. Historia czasem kłamie. Historia mówi, że Hasydzi nie studiowali tory. To nieprawda. Zawsze żyliśmy z torą. Było wielu hasyckich mędrców tory. Prawdą jest, że yesiwy to sprawa mitnagedów. To przede wszystkim oni je budowali, ale Hasydzi często w nich studiowali. Rzeczywiście coraz trudniej wyróżnić obie grupy. Przypominam sobie spotkanie z synem Rebego Hirscha, zagorzałym Litwakiem, który wyglądał jak stuprocentowy Hasyd. Pejsy miał zawinięte wokół ucha, a zamiast mitnageckiego płaszcza do kolan odziany był w długą czarną kapotę. Jego aksamitny kapelusz z szerokim rondem bardziej przypominał kapelusz hasyda Bels niż klasyczny litwacki, który wygląda nowocześniej. Małe, ufasonowane rondo i wysokie denko z załamaniem. Tradycyjnie hasyckie płaszcze szyte są z czarnej gabardyny, satyny lub jedwabiu. Okrycia mitnagedów krojone są z tego samego materiału, z którego szyte są ich spodnie, tkanina najczęściej czarna lub ciemno-granatowa, zdobiona jest często delikatnymi nitkowymi paskami. Gartl, czyli pas, który wyznacza granicę między częścią duchową i fizyczną ciała, pozostaje często jedynym znakiem zewnętrznym wyróżniającym hasydów. Byłaś kiedy na ślubie u Mitnagedów? Ich wesela są dziś tak samo jak nasza, opowiada Reb Awisz. Młode kobiety i młodzi mężczyźni, naturalnie w osobnych kręgach, wirują w takt muzyki, w takt muzyki hasyckiej. Czasem nawet się zdarza, że bardziej ortodoksyjni mitnagedzi naśladują obyczaj Hasydów i każą kobietom tańczyć w osobnej sali. Granice się zacierają. Czy wiesz, że niektórzy rabini Mitnagedów przyjmują kwitelech od swoich uczniów? Więc jaka jest między nami różnica? Chyba już tylko mykwa i tisz nas różnią. Ale za jakiś czas i to zniknie, przepowiada. Opowiem ci hasycką anegdotę na ten temat. Otóż pewien zamożny żyd szukał odpowiedniego męża dla swojej córki. Trafił się doskonały kandydat, który postawił tylko jeden warunek. Ja jadam mięso trzy razy dziennie. Warunek był łatwy do spełnienia dla puryca. Wkrótce odbyło się wesele. Po roku ten sam Żyd wydawał drugą córkę za mąż. Kandydat na zięcia prosił o zagwarantowanie trzech mlecznych posiłków. I z tym nie było kłopotu. Dwaj zięciowie jadali przy dwóch osobnych stołach. Lata mijały, a bogaty Żyd Puryc to bogaty Żyd. Lata mijały, a bogaty Żyd ubożał. Z czasem obaj zięciowie, ciągle siedząc przy dwóch stołach, jedli to samo parwę. Czyli ani mleczne, ani mięsne. To pośrodku środku parwę. Judaizm reformowany, czyli postępowy. Najliczniejszą żydowską grupą wyznaniową w Ameryce Północnej stanowią Żydzi zreformowani. Jest ich około miliona pięciuset tysięcy. Judaizm reformowany uznaje dzieci żydowskich ojców i nieżydowskich matek. Akceptuje w swoich społecznościach homoseksualistów, lesbijki i małżeństwa mieszane. Kilkanaście lat temu reformiści zredagowali nowy modlitewnik, w którym Bóg jest ukryty za zaimkiem rodzaju nijakiego. Tworzą oni nowe zwyczaje, które między innymi powinny zapewnić kobiecie równo prawne miejsce w społeczności, celebrują Brit Banot, kształcą kobiety i mężczyzn, według tego samego systemu, dopuszczają je do urzędu rabina. Wzorem amerykańskim powstały w 1963 roku Hebrew Union College w Jerozolimie prestiżowy ośrodek edukacyjny związany z synagogą reformowaną. Przyjmuje na studia kobiety i prowadzi zajęcia z przedmiotów świeckich. Izraelskie Ministerstwo Religii, uważane powszechnie za gorliwego obrońcę Ortodoksji, przez lata odmawiało finansowania uczelni. W 1995 roku po raz pierwszy otrzymała ona dotację państwową to było 213 tysięcy szekli, to jest tak jak 213 tysięcy złotych, pokrywającą 2,6% rocznego budżetu. Praktycznie nie można mówić o rządowym wsparciu dla ruchu reformowanego. Izraelski ruch judaizmu postępowego, czyli izraelska odmiana judaizmu reformowanego, istnieje od niedawna, a w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularny. Prowadzi ponad 20 gmin, dwa kibuce, osiedle, organizację młodzieżową oraz wiele instytucji edukacyjnych. Telawiwscy Japis jako pierwsi odkryli ruch reformowany. Dziś synagoga reformistów Beit Daniel w Tel Awiwie przyciąga nie tylko miejscowych młodych profesjonalnych, ale również wielu imigrantów z Ameryki i krajów byłego ZSRR i coraz więcej urodzonych w Izraelu. Modne stają się śluby zawierane przed rabinem synagogi reformowanej, mimo że ciągle nie są one uznawane przez izraelski system prawny współpracujący wyłącznie z rabinatem ortodoksyjnym. Zgodnie z prawem izraelskim tylko rabin ortodoksyjny ma prawo udzielania ślubów, rozwodów, konwersji i przyjmowania wracających do wiary. Każdy ślub zawarty w Izraelu przed rabinem reformowanym czy konserwatywnym musi być poparty ślubem zarejestrowanym w jakimkolwiek urzędzie stanu cywilnego poza granicami państwa, ponieważ tylko zagraniczne synagogi reformowane są uznawane przez izraelskie urzędy. Izraelczycy najczęściej jeżdżą na Cypr. Czasem zawierają kontrakty małżeńskie przez biura adwokackie w Urugwaju lub innym egzotycznym państwie. Komisja Prawna Knesetu, czyli Parlamentu Izraelskiego, podaje dane świadczące o malejącej liczbie ślubów udzielanych przez rabinat ortodoksyjny. Reformiści przygotowują również chętnych do przyjęcia wiary. Najczęściej są to imigranci z dawnego Związku Radzieckiego i kolorowi gastarabajterzy, którzy z jakiejś przyczyny chcą pozostać w Izraelu. I znowu, by ich przejście na judaizm mogło być oficjalnie zapisane w Ministerstwie Religii i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, kandydaci muszą pojechać do innego kraju. W tym przypadku najpopularniejsze są Anglia i Holandia, i tam dopełnić wszystkich formalności w kongregacji reformowanej. Świeccy Izraelczycy do niedawna lekceważyli nieortodoksyjne ruchy, które, prowadzone zazwyczaj przez rabinów amerykańskich, wydawały się dalekie i obce rzeczywistości izraelskiej. Ponadto status quo ortodoksji uważane jest ciągle za niezmienne prawo natury. Pewien reformowany rabin z Jerozolimy tak tłumaczy to zjawisko. Izraelczycy są ciągle społeczeństwem plemiennym, w którym jednostka odgrywa drugorzędną rolę wobec zbiorowości i dlatego większość Izraelczyków ma kłopot z zaakceptowaniem takiej formuły judaizmu, w której człowiek, a nie grupa jest centralnym podmiotem. Sytuacja jednak podlega pewnej stałej transformacji. Reformowani rabini urodzeni w Izraelu zjednują sobie więcej sympatii społecznej, a obawa przed zagrażającą teokracją jest najsilniejszym argumentem tych, którzy zaczynają uznawać nieortodoksję za istotny fenomen. Budzi to, rzecz jasna, największe obawy w obozie ultraortodoksów odbierających nowe zjawisko jako kolejną plagę, śmiertelne zagrożenie dla żydostwa tradycyjnego. Emancypacja, Holokaust i syjonizm świecki uważane są przez Haredim za trzy największe nieszczęścia, które dotknęły naród żydowski w ostatnich wiekach. Dziś obok syjonizmu państwowego straszą judaizm reformowany i konserwatywny. Oba, według izraelskich Haredim, zniszczyły żydostwo amerykańskie. Dlaczego one są takie niebezpieczne, powtarza moje pytanie hasytka z dynastii Bobow bo kiedy ci powiedzą półprawdę, łatwiej w nią uwierzysz niż w kłamstwo i dlatego syjoniści polityczni są mniej groźni niż te farbowane lisy reformowani. A w ogóle to jacy z nich Żydzi? Nie przestrzegają zasad, halacha nic dla nich nie znaczy, całe swoje żydostwo opierają na kawie, ciasteczkach i śpiewaniu jakichś głupich piosenek w tych swoich synagogach. Mają tyle z judaizmem wspólnego, ile gojami. To stado ignorantów. Około 40 tysięcy Izraelczyków regularnie uczestniczy w działaniach proponowanych przez synagogi postępową i konserwatywną. Liczba niewielka w porównaniu z kongregacją ortodoksyjną. Zważywszy jednak, że oba ruchy istnieją w Izraelu od zaledwie kilkunastu lat i każdego roku przybywa im nowych zwolenników, można wyobrazić sobie, że nie tylko ortodoksyjna część społeczeństwa izraelskiego, ale przede wszystkim państwo będzie musiało coraz poważniej liczyć się z proponowaną alternatywą religijną, która z pewnością domagać się będzie swoich praw. Już dziś, mimo zdecydowanego sprzeciwu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zdarzają się precedensy uznania przez Sąd Najwyższy powrotu do wiary lub przyjęcia judaizmu dokonanych w synagodze postępowej, czyli reformowanej, lub tradycyjnej, czyli konserwatywnej w Izraelu. W judaizmie reformowanym manifestowanie wiary ogranicza się do ceremonii w świątyni, a formy jej wyznawania wynikają bardziej z intelektualno-duchowego niż tradycyjnego rozumienia. To tradycyjne rozumienie wiary, jak uważają reformiści, sprowadza się często do mechanicznego powtarzania obrzędów, wypełniania nakazów i przestrzegania zakazów sformułowanych w halasze. Wiele kongregacji szczyci się swym liberalizmem, co najczęściej oznacza, przyzwolenie na dość dowolne interpretowanie tradycyjnie przyjętych zasad. Klasyczny przykład. Reformowani, nawet konserwatywni rabini pozwalają na jeżdżenie samochodem w sobotę, bo obawiają się, że w przeciwnym razie żyd mieszkający wiele kilometrów od najbliższej synagogi nie uczestniczyłby w obrzędach w ogóle. Ortodoksi nie uznają tego jak i wszystkich innych argumentów przemawiających za liberalizacją rytuałów. Twierdząc, że wierni, miast kupować nowe samochody co rok, mogliby wybudować więcej domów modlitwy. Radykalizm reformowanych polega czasem na rezygnacji z większości zwyczajów związanych z dietą, obrzezaniem, sobotą i świętami. Ortodoksi lubią wykazywać absurdalność założeń tego odłamu judaizmu, powtarzając taki żart o reformistach. Na drzwiach synagogi reformowanej wisi kartka: zamknięte z powodu żydowskiego święta. Bruria Barish, przewodnicząca Kongregacji Reformowanej Beit Daniel, członkini Rady Religijnej przy Urzędzie Miasta Tel Awiw, jest pierwszą osobą reprezentującą ruch reformowany w Radzie Religijnej. Bruria i trzy inne kobiety zostały wybrane do rady w roku 1995. Nie były jednak zapraszane na posiedzenia, ponieważ pozostali jej członkowie, rabini ortodoksyjni, uparcie lekceważyli wyniki wyborów. Pytam brurię, jakimi sprawami chciałaby się zająć w Radzie. Przede wszystkim życzyłabym sobie mieć wreszcie faktyczny dostęp do Rady i dowiedzieć się, co ci panowie tak naprawdę robią. Bardzo niewiele o nich wiemy, że mają ogromny budżet i monopol na podstawowe obrządki naszego codziennego życia religijnego i społecznego, w ich gestii pozostają śluby, rozwody, pochówki i certyfikaty koszerności. Mamy obowiązek zrewidować nasze prawo świeckie, w którym brak jest przepisów dotyczących niektórych kwestii regulowanych tylko prawem religijnym. kanał wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.